i remont peronu numer 1 oraz przejścia podziemnego na stacji Włocławek, etap pierwszy. Serdecznie witam uczestników dzisiejszego spotkania, panią dr Joannę Borowiak, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, pana Józefa Łyczaka, senatora Rzeczpospolitej Polskiej, pana Janusza Dębczyńskiego, przewodniczącego Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości oraz pana Ireneusza Merchel, prezesa zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Bardzo proszę o zabranie głosu pana Ireneusza Merchel, prezesa zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Szanowna pani poseł, panie senatorze, panie przewodniczący, wszyscy zgromadzeni. Jesteśmy we Włocławku. We Włocławku, gdzie remontowaliśmy przez ostatnie lata tory, linie kolejowe od Kutna do Włocławka, od Włocławka do Torunia. Spółka Polskie Koleje Państwowe rozpoczęła budowę dworca. Wiem, że były duże problemy początkowo, ale najważniejszy jest etap finalny. Polskie Koleje Państwowe realizują swój projekt. My, jako spółka Polskie Linie Kolejowe, którzy odpowiadamy za infrastrukturę, perony, tory, przystępujemy do modernizacji peronu numer 1 i jednocześnie przygotowania dokumentacji dla peronu numer 2. Peron numer 1 będzie wymieniony, nowa nawierzchnia przystosowana dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Co jest istotne, peron będzie podniesiony do wysokości 76 cm. Pasażerowie będą mogli w sposób łagodny, swobodny wysiadać z pociągu. Te prace planujemy wykonać w pierwszej połowie roku 2023. W ciągu miesiąca wybierzemy wykonawcę, który będzie miał 2 miesiące, 3 miesiące na przygotowanie się i wejście na plac budowy. Czyli ten peron zakładamy, że w pierwszym półroczu roku 2023 będzie oddany dla pasażerów. Co jest istotne, wykonamy remont w przejściu podziemnym między peronami numer 1-2, gdzie poprawimy estetykę, oświetlenie wymienimy. Przygotujemy również dla poruszania się osób ograniczonej możliwości. Podkreślam ten element, gdyż to jest jeden z naszych priorytetów przy wszystkich modernizacjach stacji kolejowych w obrębie całej Polski. Ja przypomnę, że realizujemy potężny program inwestycyjny, Krajowy Program Kolejowy, który się kończy, 76 miliardów. Czekamy na nowe środki unijne wstępnie z różnych programów, czy to Feniks, CEF, KPO, czy Kolej Plus. Zakładamy, że zrealizujemy inwestycje na około 100 miliardów w najbliższej perspektywie finansowej. Mamy na to przygotowane dokumentacje. Ale wracając do Włocławka. Jak wspomniałem, w pierwszym półroczu zakończymy pracę. Jednocześnie będzie na wiosnę przygotowana dokumentacja projektowa na peron drugi. Peron drugi również rozpoczniemy w roku 2023 modernizację. Będziemy chcieli wszystko zrobić, żeby w roku 2023 również te prace zostały zakończone. Peron będzie nawierzchnia wymieniona, podniesiona, dostosowana do tej wysokości 76 cm. Co jest ważne, na peronie numer 2 zostanie zabudowana winda, która będzie umożliwiała dla osób niepełnosprawnych, dla kobiet z dziećmi, z wózkami, możliwość zjechania windą na dół, przejścia do budynku dworca. W budynku dworca będzie również winda, która będzie umożliwiała z niej skorzystania. Koledzy ze spółki PKP SA też pewnie zakończą te prace w pierwszym półroczu, także zsynchronizowany czas, to co jest ważne. Oddajemy wszystko, to co jest niezbędne dla pasażera. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie prezesie. Bardzo proszę o zabranie głosu panią dr Joannę Borowiak, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, kiedy ogłaszaliśmy tę dobrą wiadomość w 2017 roku o wpisaniu włocławskiego dworca do programu inwestycji dworcowych przez pana ministra Andrzeja Adamczyka, oczywiste było dla nas to, że nie tylko nowy budynek dworca, nowy, nowoczesny,
komfortowy, dostosowany do potrzeb podróżnych, ale także, a może przede wszystkim, zmodernizowane perony, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, do potrzeb seniorów, matek z dziećmi, osób z wózkami, na wózkach, że to będzie również konieczne do zrealizowania. I tu pragnę bardzo serdecznie podziękować panu prezesowi Polskich Linii Kolejowych S.A. Ireneuszowi Merchel, który jest tutaj dziś z nami obecny. Panie prezesie, bardzo dziękuję za to, że kiedy w 2017 roku pojawiłam się u pana po raz pierwszy, już wtedy wyraził pan chęć i ochotę i widział pan potrzebę przede wszystkim tego, żeby obydwa perony, tak pierwszy, który był przewidziany do modernizacji, jak i peron drugi, również został zmodernizowany i dostosowany do potrzeb podróżnych, ale także do wymogów współczesnych. Te perony wrocławskie są po prostu za niskie i wielokrotnie osobiście widzę, jak wiele problemów wiąże się z wsiadaniem do pociągu bądź wysiadaniem przez podróżnych. Ostatnie nasze spotkanie z panem prezesem miało miejsce w tym roku w lipcu, 19 lipca i dzisiaj dziękuję panu serdecznie za ogłoszenie tej dobrej wiadomości. O to wszystko prosili nas mieszkańcy Włocławka, ale także podróżni. Zwracali uwagę na to, że dworzec tak wyczekiwany, przypomnę, że były takie osoby, które nie wierzyły w to, że ten dworzec będzie powstawał dzisiaj. Już chyba nikogo nie trzeba przekonywać, bo te prace toczą się naprawdę bardzo, bardzo prężnie i w przyszłym roku będziemy mieli nowoczesny, nowy dworzec, ale także cieszę się niezmiernie z tego, że spełnimy oczekiwania i potrzeby podróżujących. Dziękuję za to Polskim Liniom Kolejowym S.A., że dbają o to, by takie prace, jak prace na włocławskim dworcu, były ze sobą synchronizowane, bo chodzi o to, by podróżni mogli korzystać i z nowoczesnego budynku, ale również jeżdżąc pociągami, bo w zmodernizowanych torach, żeby również mogli w sposób komfortowy móc poruszać się na peronach i korzystać z dostępności, bo to przede wszystkim jest otwarcie włocławskich peronów na dostępność dla wszystkich, którzy tego potrzebują. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję pani poseł. Bardzo proszę o zabranie głosu pana Józefa Łyczaka z Prawora Rzeczpospolitej Polskiej. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że mogę brać udział w dzisiejszej konferencji, w ten piękny poniedziałkowy poranek, że ogłaszamy i przekazujemy te dobre informacje. Te dobre informacje odnośnie kolejnej inwestycji, jaką mamy we Włocławku przy dworcu. Tak jak powiedziała pani poseł, tak jak powiedział pan prezes, większość rządzących we Włocławku mówiła, że to jeszcze do niedawna, że to jest utopia, że nigdy ta inwestycja nie zostanie zrealizowana. Dziś widać, jak pięknie rośnie dworzec i wszystko wokół dworca, czyli perony, przejście podziemne. I to jest dla mieszkańców Włocławka, dla wszystkich korzystających. To cieszy. To, co widzimy, to, co się dzieje na kolei, proszę Państwa, to jest rewolucja. Ja dojeżdżam do Warszawy głównie koleją, głównie korzystam z usług kolei, z Ciechocinka. To wszystkie po kolei dworce, które przejeżdżamy, zmieniły się nie do poznania, są nowe. Do nich dołączy za rok dworzec we Włocławku. Ja boleję nad tym, co widzę, proszę Państwa, i tutaj mój apel serdeczny do pana prezesa, co widzę w Aleksandrowie. Tam jest inna historia, tam jest dworzec zabytkowy, ale tam się wszystko zawala i to jest kompromitacja, ale kompromitacja przede wszystkim władz, które Aleksandrowa, które no... Tak zabiegają, jak się zmienia ten dworzec, czyli nic po prostu się nie zmienia i wierzę w to, że w niedalekiej przyszłości i ten niegdyś piękny dworzec odzyska swoją świetność. Chciałbym z tego miejsca podziękować panu prezesowi za to, co Polska Kolej robi. Myślę, że już niedługo zmieni się również i to, na co narzekamy, na to, że niestety to nie jest wina, że pociągi często mają jakieś tam spóźnienia, ale to wynika z przepustowości, z przejazdów, z naprawy torów. Jeżeli z tym się uporamy, z tym się upora Polska Kolej, to wrócimy do tej świetnej tradycji kolei okresu międzywojennego i tego nam wszystkim życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie senatorze. Szanowni państwo, w temacie dzisiejszego briefingu prasowego to już wszystko. Na dodatkowe pytania w temacie dzisiejszego spotkania zapraszam przedstawicieli mediów do rozmów indywidualnych. Ja tylko przypomnę, że dzisiejszy briefing prasowy dotyczył ogłoszenia przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej i remont peronu numer 1 oraz przejścia podziemnego na stacji Włocławek, etap pierwszy. Bardzo dziękuję za przybycie i do zobaczenia.